Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kontynuujemy naszą serię. Powziąłem pewne postanowienie, nie będę nic zdradzał, żeby później nie było, że się znowu nie wywiązałem. Dzisiaj opowiem wam o tym panu ze zdjęcia. Jest to pierwilot, as pancerny francuski, tak, znany wam z gry World of Tanks. Jest tam medal właśnie pilota. Czym on też się wsławił, opowiem wam, ale zacznijmy może od początku. Urodził się 8 marca 1906 roku. Właściwie od najmłodszych lat garnął się do wojaczki, ponieważ miał dosyć trudne dzieciństwo. Rzadko widywał ojca podobno, ale on wpoił mu przede wszystkim miłość do ojczyzny, więc nie było innej opcji. Pierwilot został żołnierzem. Liceum wojskowe skończył w 1926 roku i to z wyróżnieniem. Wysłany został do wojska w randze porucznika. Jeszcze w tym roku objął dowództwo plutonu w pułku piechoty stacjonującym w Nadrenii, czyli przypominamy, zdemilitaryzowanej strefie. W 1927 roku został wysłany do francuskich Indochin. Mam nadzieję, że niedługo zrobię wam film z dziedziny numizmatyki właśnie o francuskich Indochinach. Bardzo fajne monety mieli. Była to oczywiście kolonia francuska. Pierwilot zdawał sobie sprawę, jak dużą rolę w przyszłych ewentualnych zmaganiach wojskowych będą odgrywały czołgi, dlatego zdecydował właśnie służyć w tych siłach. Jednak po powrocie z Indochin poszedł na dalsze studia do Wyższej Szkoły Wojskowej w Paryżu, jednak przydziału na czołgi niestety nie dostał aż do wybuchu II wojny światowej. No być może był troszeczkę za bardzo rozgarnięty, ponieważ wzięli go po prostu do sztabu generalnego. Jego parcie na czołgi jednak było niezmienne, więc w końcu znalazł się w 41. batalionie. Czołg, jakim dysponował, to jest B1. Przepraszam, tutaj właśnie na tym zdjęciu niestety nic większego nie udało się zdobyć. To jest jego czołg podpisany właściwie Eury. I cóż jeszcze mamy? Znalazłem jeszcze takie zdjęcie, ale tutaj chyba są zupełnie inni francuscy żołnierze, mimo tego, że czołg ten sam. Tutaj to jest przyszłościowa sprawa i tak mniej więcej wyglądałaby jedynka. Oczywiście to jeszcze sobie omówimy. Moi drodzy, szukając informacji o tym człowieku, sporo sprzeczności, sporo niedopowiedzeń, niedomówień jakichś tam znalazłem. Musiałem troszeczkę więcej poszperać, żeby wyklarował się jakikolwiek obraz w ogóle przebiegu przede wszystkim tej bitwy, w której on, no dzięki której on został asem pancernym francuskim i dzięki której w ogóle robię dzisiaj ten film. Dodatkowo jego przebywanie w niewoli również budziło moje wątpliwości. No ale wszystko może po kolei. Jak wiecie, Niemcy zaatakowały Francję i cała historia właściwie zaczyna się tutaj, czyli 16 maja 1940 roku podczas bitwy o Ston. Ston to mała wioska. Szukając informacji w ogóle o tej bitwie, to po pierwsze to jest chyba najbardziej wiarygodny opis, rysunek przedstawiający jej przebieg. Natknąłem się też na różne przekolorowania, można powiedzieć, zwłaszcza francuskie, o ile ja francuskiego nie znam, więc musiałem z tłumaczenia tego goglowego korzystać. I tam troszeczkę przekolorowali panowie, bo przedstawili pana Bilota jako niesamowitego taktyka, który rozbił kolumnę niemiecką typowy dla pancerniaków sposób, czyli niszcząc pierwszy i ostatni wóz w kolumnie. Jednak później czytając na przykład niemieckie różne teksty o tym, chyba tak jednak nie było. Co się w ogóle stało? Przede wszystkim ta wioska, bo chyba miasteczkiem tego nie sposób nazwać, przechodziła wielokrotnie z rąk do rąk. Niemniej jednak w chwili obecnej, kiedy zaczynała się ta akcja kapitana Bilota, cała wioska była w rękach niemieckich. Zobaczcie to, co tutaj widać. Ta kreska, wydaje mi się, mam nadzieję, że to dobrze interpretuję, przedstawia linię frontu tak jakby i jak widzicie, wszystko jest w rękach niemieckich. Co się stało w ogóle? Otóż okazało się,
że kapitan Pilot w swojej B-1 przypuścił samotny atak właśnie na tą wioskę. Wioska ta miała, słuchajcie, dosyć duże strategiczne znaczenie, ponieważ otwierała Niemcom tak jakby drogę do dalszego natarcia. Więc dowództwo francuskie zdecydowało, że nie można jej oddać tak łatwo w ręce niemieckie. Być może było to podyktowane troską o wycofujące się lawinowo oddziały francuskie, być może tutaj chcieli ich przetrzymać i w pewnym momencie, czyli 16 dokładnie maja 1940 roku, sytuacja przedstawiała się następująco. Cała wioska była w rękach niemieckich już. To był właśnie jeden z tych momentów. Co więcej, Niemcy myśleli, że Francuzi totalnie odpuścili i że już nie będą atakować. Dlatego kolumna pancerna, która w ogóle tutaj wjechała, to był chyba 8 pułk pancerny niemiecki. Oni byli w pewnym sensie rozluźnieni i nie myślcie sobie, że ta bitwa wyglądała w ten sposób, że nacierały z jednej strony czołgi niemieckie, a z drugiej strony ten samotny B1 kapitana Pilota po prostu wszystkich rozwalał. Sytuacja była, chociaż niektóre francuskie źródła tak podają, sytuacja była troszeczkę odmienna. Niemcy poczuli się bardzo pewnie, te czołgi wjechały do miasta i nawet w niektórych nie było załóg w momencie ataku tego pojedynczego czołgu. Francuzi rzucili nie tylko jeden czołg oczywiście kapitana Pilota, ale więcej. Niestety niemieckie lotnictwo częściowo rozwaliło i został ten jeden. Kapitan Pilot zamiast się wycofać zdecydował po prostu, że będzie dalej atakował, żeby odbić wioskę. Nie wiadomo, być może nie wiedział, że jego kompanii już są zniszczeni, on jest sam, bez żadnego wsparcia, a być może chciał za wszelką cenę udowodnić wyższość tej broni pancernej francuskiej nad niemiecką i udowodnił. W tym miejscu, zobaczcie, przedarł się przez siły, przez pozycje niemieckie i wjeżdża do wioski. Kompletną bzdurą, moim zdaniem, po tym wszystkim, co czytałem, chociaż mogę nie mieć racji, bo naprawdę informacje są bardzo, bardzo sprzeczne, jest to, jakoby właśnie kapitan Pilot zniszczył pierwszy i ostatni wóz w kolumnie niemieckiej i dlatego wszystkich wybił. To jest bzdura, ponieważ tutaj widzicie, jak on mniej więcej jechał. Byłoby to niemożliwe, po prostu no, nie sądzę, żeby stąd mógł strzelić w ten pojazd, być może w ten. W każdym razie, dlaczego w ogóle wygrał, dlaczego nie został jego pojazd zniszczony? Niemcy nie mieli czym zniszczyć tego czołgu. Słuchajcie, B1, tak to wygląda, z przodu miała 60 mm pancerza, a niemieckie działa, tu wam przedstawię. Niemcy dysponowali działami 37 mm przeciwpancernymi, dwie sztuki tego mieli. Mieli 11 sztuk pancerów trójek, które kompletnie nic nie mogły zrobić B1. I dodatkowo mieli dwa czołgi Panzer IV, które również nie były w stanie przebić jego czołowego pancerza, a nie można było wykonać żadnego manewru, żeby oskrzydlić właśnie ten czołg. Jak wyglądała penetracja, no może nie tylko tych dział, ale ogólnie, to zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, tu jest akurat B1 bis. Mamy frontowy pancerz 60 mm, na wieży było 56, tutaj macie wszystko oznaczone, a tutaj jakie możliwości przebicia miała ówczesna broń stosowana. A więc pancer czwórka, zobaczcie, 41 mm na 100 metrów odległość. Później się to zmniejszało, 38, 35, 30. Natomiast te wartości nas nie interesują, ponieważ kapitan Pilot niszczył te czołgi z odległości 50 metrów często. Bardzo często powtarza się jeden wpis, że pierwszy strzał, pierwszy czołg został zniszczony w odległości 50 metrów. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo blisko. A więc mamy tutaj jeszcze sztuków oczywiście nie mieli. Następnie pancery trójki. Pancery trójki na odległość 100 metrów mogły przebić zaledwie 35 mm i dodatkowo były dwa takie działka przeciwpancerne
o kalibrze 3,7 cm, czyli 37 mm. One miały penetrację na 100 metrów 35 zaledwie. Więcej czołgów nie było. W tamtym czasie jedyną rzeczą, która mogła naprawdę z każdej praktycznie odległości rozwalić B-1, była słynna niemiecka 88, jeszcze w wersji przeciwlotniczej, bo miała ze 100 metrów 120 penetracji, a na dystansie 1000 metrów 100 penetracji. Mniej więcej tutaj na pewno nie jest dokładnie podane, wiadomo. Także ci, którzy myślą, że Pierre Billot po prostu zażarty bój stoczył z tą kolumną, mają rację, natomiast był w miarę bezpieczny w tym swoim pojeździe, po prostu. Dodatkowo, jak weźmiemy ten plan, to zobaczcie, tu nie było tak wąsko, że tylko jeden czołg mógł przejechać, tylko po prostu wygląda ze schematu na to, że Pierre Billot po prostu jechał przez siebie i po kolei metodycznie niszczył wszystkie czołgi. Oczywiście Niemcy odpowiadali ogniem, ale nic nie mogli zrobić. Pod koniec bitwy podobno naliczono 40 bezpośrednich trafień w maszynę Billota. Żaden pocisk nie spenetrował pancerza.